Uważajmy, uważajmy, co się dzieje, uważajmy, co się dzieje. Zobaczmy, zobaczmy, spójrzmy, spójrzmy. Co się dzieje, co się dzieje? Nie, co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Co wy robicie? To kim pan jest? Kim pan jest? Proszę państwa, kim pani jest? Co się stało? Co się stało? Proszę nie przeklinać. Kto to jest? Kto to jest? Dlaczego? Dlaczego? Co się dzieje? Proszę państwa, lecą butelki, lecą w naszą... Proszę przejść, proszę przejść. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo widzą, co się dzieje. Nie wiem, czy państwo widzą, co się dzieje. Mamy to wszystko, proszę państwa, nagrane. Widzieliśmy dokładnie, co się stało. Nie można tutaj mówić o żadnej taryfie ulgowej. Widzę osobę, która została zatrzymana. Co się stało? Kim pan jest? Kim pan jest? Kim pan jest? To jest wielka żenada. Przyjechałem z Sosnowca, jestem młodym patriotą. Zapytamy kolejną osobę, kim jest, ale widzimy, to jest osoba w kominiarce. To jest osoba, która... Nie, bez kominiarki. Teraz spróbujmy, zapytajmy się, co się tak naprawdę wydarzyło. Kim pan jest? Dzień dobry, Bartłomiej Mieszankiewicz, Lewica Republika. Co się stało? Kim pan jest? To jest wszystko, co pan stało, co się działo? To jest totalna agresja. Nikt tutaj nie zwraca uwagi na to, czy jesteśmy z mediów, czy wykonujemy tutaj swoją pracę. Proszę państwa, panowie, co wy robicie? Dlaczego w taki sposób ludzi niesiecie? Co on zrobił takiego? Proszę państwa, no w tej chwili widzę osobę, która leży po prostu... On jest nieprzytomny! Co jest? Co jest? Proszę państwa, widzę w tej chwili, człowiek jest po prostu... Człowiek jest po prostu nieprzytomny. Nie, 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 nie! Policja nas atakuje! Dajcie panu policjantów! Nie, 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 nie. Proszę państwa, straszne rzeczy się w tej chwili dzieją. Straszne rzeczy się w tej chwili. Zobaczcie, co z tym człowiekiem się dzieje, on jest nieprzytomny. I żeby leżał na ziemi. Nie, nie, w końcu, to! Bardzo spokojnie! Tu halo? Halo? Kiedy tracimy kabel, ciągnięty po ziemi, zostało tylko to. Został z niego tylko szalik. Powiedzieć, że powoli robi się spokojniej.